type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. 'Cause I'm a wanderer. Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Graba, kolejny odcinek z Fallouta przed wami. Jesteśmy przy ArcJet System, ale tutaj dzieje się jakaś strzelanina, więc no kurde, chyba weźmiemy udział, prawda? Nie wiem, kto się z kim strzela. Błotniak jakiś. Czy naprawdę ludzie strzelali do błotniaków? Kto to jest? To jest osadnik, o, hello. To są osadnicy. Siema. Hey. If you ain't been up to see Grey Garden, you should go. Grey Garden. The whole place is run by robots. Grey Garden. Don't care much for good neighbor. That place is nothing but trouble. No dobra. Tutaj naprawdę nic nie ma. Oni się strzelali z kim? Jest taka mgła, że nic tutaj nie widać. To będzie prawdopodobnie odcinek eksploracyjny chyba. Jednak ktoś tu padł. O, chłop. Gdzie jesteś, o chłopek? W ogóle nie powiedziałem wam jeszcze, co zrobiliśmy, a mianowicie pod waszą nieobecność. O kurde, ile oni tu wybijali tych typów. No ładnie, o chłop. Załatwmy te błotniaki. Kurde, trafiłem w psa. Dobra. Pod waszą nieobecność zrobiliśmy coś świetnego, bo zobaczcie na... zobaczcie na obciążenie. 146 kg tylko. Udaliśmy się do miasta i co zrobiliśmy super świetnego? Wrzuciliśmy wszystkie rzeczy do śmieci, to znaczy to się nazywają śmieci. Ale chodzi oczywiście o te rzeczy, które ja gdzieś tam zbieram, tak? O te surowce. Można je tam wrzucić elegancko i one automatycznie dodają się jakby do zasobów naszego, naszej osady. Dzięki temu ja nie muszę tego nosić, kiedy coś buduję, one są automatycznie wyciągane tam z tych pojemników, tak to nazwijmy. Więc to jest naprawdę świetna opcja i od razu 100 kilo schudłem. Także nieźle, także to rzeczywiście jest spoko, to rzeczywiście jest na plus. I tak będziemy na pewno robić. Tak, pod waszą nieobecność przeszliśmy 50% gry, buja! Nie, tak oczywiście nie było, ale tutaj żarty na czacie zawsze w cenie, dobra. Nie przedłużajmy, bo i tak na pewno będziemy długo robić wszystko inne, co sobie założymy, ale na pewno zwiedzimy tutaj te ArcJet System. ArcJet chyba to się tak nazywa, prawda? Dobra. No to chodźmy, o chłopku. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Coś czuję, że tu będzie dużo robotów pewnie jakiś. Zapiszmy grę. ArcJet Systems. Przed wami i przede mną. Czemu nie zabieram wszystkim bielizny? Znaczy teraz biorę trochę tych rzeczy po to, żeby zostawić je osadnikom u nas. Może to będą jakieś lepsze pancerze czy coś, albo po prostu poprzetwarzam to. Więc zobaczymy. A kołnierz rury, zawsze spoko. Przekładnia. A wiecie... muszę tych moich osadników też wyposażyć. Zbudowaliśmy tam antenę sygnałową, więc przybyło dwóch nowych osadników. Tamta nasza główna osada, ta pierwsza, Sanktuarium, ma już 9 osób. Nie, 7. 7 osób. Troszkę tam porozbudowywaliśmy. To wam pokażę któregoś razu. Na razie to nie jest jakoś tam istotne. Nic tu nie ma. Tędy nie przejdziemy. O, tutaj chyba coś jest. Rewolwer. Dobrze. Może tu nic nie będzie, kto wie. Też wydaje mi się, że coś nas tutaj mimo wszystko spotka. O! Okej.
była kamera. Protektron. No oczywiście, że robot. Czekajcie, ja coś miałem. Czy ja tego nie wywaliłem? Miałem ekwipunek, który nam dawał odporność. Odporność na obrażenia zadawane przez roboty. No i oczywiście to chyba wywaliłem, ale to by się teraz przydało. Okej. On wie, że tu jestem. On wie. O kurde. Ja mu nie zadaję za dużo obrażeń. Czy nie mamy czegoś mocniejszego? Uzbrojenie. Pod trójkę. Będziemy z dwururki walić. Kurde, rozwaliłem mu łeb. Ja pierdykam, tu będzie za trudno, coś czuję. Dobra. Wstawaj, o chłapku. Stal. Wiecie co? Ja mógłbym tutaj ewentualnie przyjść w pancerzu wspomaganym. Może to by nie było takie złe rozwiązanie, wspomaganie. To mogłoby być całkiem dobre rozwiązanie. Układ scalony. Weźmiemy tu wszystko. Ojej, tu będzie ciężko. Dobra, jestem ciekaw, jak mu uszkodzę łapy, to nie będzie mógł strzelać. Okej, to może nie będzie takie trudne. Kurde, najbardziej mi szkoda... Szkoda mi o chłapa trochę. Ale to będę miał ogniw. Ale on się leczy, okej. Dobra, chłapku. Przepraszam, mam nadzieję, że jak nie dam ci steampaka, to się nie pogniewasz. O, widzisz, już stoisz na nogach, super. No już kurde, mi się serce kra, jak on piszczy. Dobra. A to może być nie najgorsza taktyka, żeby tak, żeby strzelić w ten pojemnik. To była świetna taktyka. Ale wiecie, strzelanie im w kończyny, no chyba najlepiej w ręce, bo jeżeli nie będzie mógł strzelać, to będzie spoko, prawda? Oczywiście znowu będzie tak jak poprzednio, dojdziemy na sam koniec tej lokacji, to będzie można wyłączyć ten... O, pudełko ze spinkami. Będzie można wyłączyć roboty, nie? Okej. No dobrze. Ramka na zdjęcie. Puder muszę nałożyć, tak? Bo się świecę. No trudno. Trudno. Tu nic nie ma. Teraz się tu pogubię, bo tak latam. Okej, dobra, tu byliśmy. O kurde. Dobra. Okej,
O, fuck! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Oh my fucking god, ale skrewiłem to. Ale skrewiłem. Właśnie, zdobyliśmy też... Oj, tutaj. No właśnie, trzeba zapisywać. Ale zobaczmy, bo zdobyliśmy też level up. Przy samym budowaniu osady udało nam się... Tam dużo nie mieliśmy tego do końca. Ale udało nam się w każdym razie. Więc możemy coś tutaj spróbować. Ataki karabinami nieautomatycznymi zadają 40% więcej obrażeń. Albo rewolwerowiec, bo teraz używamy rewolweru. Tylko czy my będziemy grali tak cały czas rewolwerem? Chyba nie. A czy mamy karabin... rewolwer? Szkoda by mi było... Szkoda by mi było, wiecie, wydawać teraz perka tylko po to, żeby chwilę poużywać tego rewolweru, prawda? Bo znajdę coś lepszego i będzie, wiecie... A tutaj możemy jeszcze zobaczyć, jest perk, zresztą podpowiadacie mi na czacie, który pozwala hakować roboty. Tylko ja chyba nie mam inteligencji do tego. Ekspert robotyki. Raz. Dwa punkty inteligencji musiałbym rozdać. Musiałbym wydać dwa punkty. No, tylko teraz tego nie zrobię. Rewolwerowca pominę. Dajmy karabiniera za to jeden punkt. O, i rzeczywiście widzę, że one więcej teraz zadają. A to mi się chyba też zwiększyło. 50 plus 14. Było chyba 40 coś. Nie lepiej strzelać w kolano, żeby przewrócić te roboty. O tym też pomyślałem, tylko że jeżeli on się przewróci, a będzie dalej do mnie strzelał, to to niewiele da. Ale możemy spróbować. No dobra. Czekajcie, zobaczmy jeszcze. Czy tutaj w inteligencję mimo wszystko moglibyśmy punkcik dać? Okaleczyć kończynę. Na razie nie biorę tych ulepszeń. Dobra, wiecie co? Ten jeden punkt zostawimy sobie. To spróbujmy. To teraz spróbujmy w takim razie atakować... atakować nogi na przykład. Zobaczymy, co się stanie. I pamiętać o zapisie trzeba oczywiście. Fuck. Dobrze, piesku. Hehe, zadowolony jesteś, pięknie. O kurde. Ale mnie prawie... prawie mnie zabił. O, on coś się nie chce wywracać.
się nie chce wywracać, widzicie? Czyli ja nie wiem, czy to mi to co wziąłem, karabinier, czy on mi nie zmienił tego... Znaczy nie karabinier, czy to karabinier. On mi chyba zwiększył obrażenia też od tej broni, tak mi się wydaje, coś. Karabinier. Pistolety nieautomatyczne. No bo nie wiem, czy to nie podlega też pod to tak naprawdę. Uwaga, zagrożenie. Może być. No to wyglądało na to właśnie, że teraz to zadaje więcej obrażeń troszeczkę. Fajny śmietnik. Wow. Teraz się nie odpalił ten robot. O, nauka z Teslą. Zadaje więcej obrażeń, dobra, krytycznych. Terminal prezesa, zobaczmy. Marsjański strzał. Po 6 miesiącach Zarząd Kosmiczny Stanów Zjednoczonych w końcu zgodził się na podpisanie kontraktu z ArcJet w zakresie budowy systemów napędzających i komunikacyjnych projektu Marsjański Strzał. Już mi się nie chce czytać. O! Safe. Bardzo dobrze. Easy peasy. Kapsel. Co, ja nie mam nic na prawą rękę? To jest ten sam. Spoko. No chyba aktywowałem tę pułapkę przedtem. I pies ją chyba aktywował i ten robot ożył. A teraz jest wszystko ok. Dobra, idziemy na dół. A tu jest safe. Łatwy. Na łatwym mi kurczę pęka cały czas ta spinka. Nabój, nabój, nabój. Okej. Tu nie przejdziemy. No, ochłapek, przesuń się. Dobra, na razie możemy sobie pochodzić normalnie. Tu byliśmy. Czy to już wszystko? To już wszystko. Te spinki. O. Dobra. Wygląda na to, że to jest chyba wszystko.
Tu byliśmy. A, czy to rzeczywiście tyle by było? To nie pokazuje, że to jest oczyszczone. Nie wiem, czy powinno to pokazywać. Ale to chyba wszystko. Tu wyjścia nie ma. Tu jest wszystko. Dobra, zejdźmy na dół. Out of order. Jest jakaś winda, tylko ona nie działa. Mam wrażenie, że tutaj nie wszystko sprawdziłem. Tutaj jest jakieś przejście, do którego nie ma jak się dostać. No ale może... No może to jest akurat wszystko. Tak, ja wiem, że w krypcie była broń, tylko ja cały czas nie mam otwierania bardzo trudnych zamków. Tam był bardzo trudny zamek, więc ja go jeszcze i tak nie otworzę. No tu nie ma żadnego przejścia. No dobra, muszę chyba założyć, że to jest wszystko. Nie widzę tutaj innych możliwości przejścia. O, terminal jeszcze jakiś. Pence. Roof. There we go. Okej. Sterowanie wieżyczkami. To nic nie dało. Dobra. Budzik Wake Master. Spadamy stąd, spadamy. To może jednak... I tam chyba będziemy mieli... Kurde, jaki robot w ogóle. Będziemy chyba wykonywali jednak misję główną. Może to się uda jeszcze. No dobrze. Co by znaczku patrzysz? No dobrze. Ark Jet, czy to pokazuje jako oczyszczone? Nie. Więc tutaj pewnie coś jeszcze przegapiłem. Może gdzieś z zewnątrz jakieś wejście będzie. Zobaczmy, rozejrzyjmy się dookoła. O kurde! O fuck! O fuck! Zapisz. Fuck! Zapisz jeszcze raz. Ale mnie wypierdzieliło z butów. What the fuck? Gra bez farta, gówno warta, prawda? Zapisz. Fuck this shit. Oj, radiacja. Wspomagacze. O! Co masz? No pięknie, pistolet, super, ochłap. Super. Bardzo dobrze. No to nie wiem, po co to biorę. Oho! Brak zasilania. Kurde, ale tu jest winda. Musimy tylko jakoś przywrócić zasilanie. Wiedziałem, że coś tu jest. Tylko jak my możemy tu włączyć zasilanie?
Chyba się nie da. No dobra. O Jezu, myślałem, że to mina. Dobra, to w takim razie zostawiamy ArcJet i ruszamy dalej, ruszamy w drogę z naszą misją tutaj do Oberland Station, gdzie mieszkańcy potrzebują pomocy. Chodźmy w takim razie. Dobrze. Troszkę nam się aura pogodowa popsuła. Damy radę. Może tam jeszcze wrócimy sobie. Tutaj coś też się dzieje. Coś mamy. Okej, musimy tylko znaleźć most na drugą stronę. Tutaj jest jakaś rura. Tam jest ogniska albo światło jakieś. Zobaczmy. Opuszczone domy, tam ktoś mieszka. A tutaj? O, to jakaś firma jest. Paczka papierosów, zapalniczka. Proszę, proszę. Bourbon. Ładnie urządził. Broken. Zepsute drzwi niedostępne. Got it. Kapsle w pralce. To jest dopiero pranie brudnych pieniędzy. Gdzie my tu trafiliśmy? Słabe. Terminal. Na tych łatwych najczęściej, kurczę, wyłamuję te spinki. Te trudne otwieram od razu, a na tym gubię rytm. Cewka Tesli? Bierzemy. Stanowisko chemiczne. Ktoś tu normalnie, kurde, bimber pędzi. No dobra, ale nikogo tu nie ma? It's stuck.
drzwi nie otworzymy. No dobra, myślałem, że coś tutaj będzie. To się nazywa? A, to farma, ja firma przeczytałem, dobra. I nawet tutaj nie ma na mapie zaznaczonej. No dobrze. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś się paliły jakieś światła, tutaj. Koordynator Green. Kurde, to znowu coś będzie z robotami. Drzewo mutowca. O, to chyba daje bardzo dużo jedzenia. Znaczy, chyba jeden. To bierzemy, zasadzimy to u nas, ale super. Pan złota rączka, dobra. Mamy koordynator. Shit. Supervisor Green. Green's the name and trading's the game. Ready to bargain in the. What the fuck? Co tam masz? If you act now, you can choose from one of these fabulous prizes. All the arms and ammunition you can get your hands on. Ej, jak broni amunicję ma, to ładnie. Jak w teleturnieju. Co za robot? Sure, okay. Right this way, please. Let's take a look at your fabulous prize. Coś czuję, że to mi się nie spodoba. O. Możemy częstotliwość wojskowo przysłuchać. It's a brand new car. Nowiutki samochód. Poproszę więcej. Let's make a deal. Oh, I'm sorry, but you pushed your luck just a bit too far. I must. Well, it's been a real pleasure. Thank. Kurde. Co, wczytałbym to i więcej kapsy poprosił, ale no już trudno. Dobra. Radio. Częstotliwość wojskowa. Gladius to any unit in transmission range. Authorization ARC, Ferrum 95. Off you go now. Our unit has sustained casualties, and we're running low on supplies. We're requesting support or evac from our position at Cambridge Police Station. No, wojskowi chcą wsparcia, kurde. Coś sobie nie radzą. Koordynatorka White. Robots can do simple tasks, sure, but you need a human being to make the big decisions. Ah, but that's where Grey Garden is, darling. We are not just simple robots. We have a unique social structure. Złe roboty. You see, there are two kinds of robots here. The worker drones carry out labor and maintenance. We supervisors, that is myself, green and brown, possess sophisticated cognition processors. We are capable of complex analysis and decision making, a testament to the genius of our creator, Dr. Edward Gray. Automated message repeated. I remember him. He was one of Robco's senior engineers.
but more than a little eccentric. You seem a bit confused, darling. Ten robot sobie przesuwał cały czas. I was in a vault. They put me in cryogenic freeze. Remarkable, I must say, darling. Wyglądam świeżo, pięknie. Now, where was I? Robotics and artificial intelligence were our creator's great passions, rivaled only by his love of television. Perhaps you've noticed that I possess a rather singular personality. As to the other supervisors. Why did Dr. Gray give you these unusual personalities? 50 twarzy Greya, kurde. Restless, darling. It abhors stagnation. Dr. Gray was tired of the standard Mr. Handy personality. He looked to his favorite television characters for inspiration. And we are the result. A few other things you should know. Dr. Green, if you need supplies. If it's caps you require, Brown might have a few odd jobs. Brown. There's one other thing. A question, really. Tell me, darling. What do you think of the water around here? It's awful. Isn't it, though? Pressure is down. Radiation is up. Why, it's practically toxic. Co za robot? This will never do. I don't mean to impose, darling, but perhaps you could lend us a hand. Nagroda. Trust me, darling. I can make it worth your while. Most of our water comes from the old western plant, south of here. Such a mercy. Be a dear and pay a visit, hmm? See what you can do. Maybe tidy up the place. Must be filthy. If you can get it working again, I'm sure I can come up with something for you. Wait. You see about that water, won't you? Niespokojne wody. Dobra, jeszcze musimy znaleźć... O, koordynator Brown. Brown. Our position at Cambridge Police Station. What are you offering exactly? It's two caps apiece. Dwa kapsy za sztukę? Ready to hand over those mute fruits. This is scribe Helen Reconnaissance. I'm gonna hold on to these mute fruits. Then our business here is concluded, I should think. Cheerio! Uszanowanko. Dobra, pogadajmy jeszcze z koordynatorem Brown. Nie, z Greenim. Wyłączmy te radio. A tym wojskowym pomożemy też na pewno. Wow, look at this, folks. We've got a special guest. Green. Ready to begin your fabulous shopping spree? Handel. Beton. Uzbrojenie. Podziękujemy. Ubiór. Szata pastora. No nie, wspomagacze, śmieci, amunicja. No nie powiem, żeby miał dużo tej amunicji, ale może coś mu sprzedamy. Na przykład to. Okej, ubiór. To też sprzedamy. No dobrze. Oj, 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 oj. Co mu oddam? Coś mu oddałem teraz. To mu oddam chyba.
O Boże, nie! Co ja zrobiłem? Strzeliłem do niego. O Boże. Chciałem potwierdzić to. What the fuck, ale jestem głupi. Strzeliłem do Greeniego. Dobra, schowaj broń dla tego. Nie wierzę. Yes. Handel. O Boże, no głupi, po prostu głupi jestem. Dobra, uzbrojenie, sprzedajmy to. Miałem to trzymać dla moich osadników, ale nie ma sensu. Dwururkę zatrzymam. No dobra. No dobrze. Czyli mamy teraz dwa nowe zadania, które są interesujące, nie będę ukrywał. Wsparcie ogniowe i niespokojne wody. To jest posterunek policji. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Więc udajmy się tam, chodźmy na ten posterunek policji. To może być ciekawy quest. Tam wojskowie potrzebują wsparcia, chociaż to może być pułapka. To może być jakaś pułapka, ale myślę, że jeszcze zdążymy tutaj to zrobić. Ale kurde, przywaliłem temu robotowi. Do moderatorów może wyłączcie na razie submoda. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli będzie w porządku. To najwyżej włączycie jeszcze raz. Gastrołapa. Nie udało się. Spróbował złapać. Wow. Schron Pulowskiego, nieźle. No i to chyba nie przeżyje. No nieźle. Dobra. Chodźmy, ładna pogoda nam się zrobiła. Idealna na zabijanie. Idziemy. Policji. Tu jest jakaś, a nie myślałem, że to wieża. O, już słychać strzały. Dobrze, oczywiście, że się dołączymy. Kurna, to jest wojna. Nice. Wow! No ładnie. Wsadziłem. Wspomagacze.
Jak ja tego nie trafiłem? Uuu, plazma. What the fuck? Kurde, dostałem dość mocno. Ale mi przyfasolił. Fuck. Jaki ładny karabin. Dobra. Niestety nie pomogłem za dużo. Jeszcze raz. Ale to jest rzeźnia. Dobra. Ja pierdykam. Fuck. Z paladyn. Udało się. Chyba. Albo nie. Ale jest trudno. Jeszcze antyrada trzeba użyć. Tak. Może jakąś inną broń, może gdzieś się schować trzeba. Dobra, czekajcie. Rad. Kotlet z psa.
Okej, okay, udało się. Tylko użyjmy, musimy użyć steampacka, bo jesteśmy w opłakanej formie. A jestem chyba naćpany trochę. Takie jest... No dobrze, udało się. Zbierajmy najpierw wszystko. Jakiś tu mundur podnieśliśmy chyba. Ubiór. Mundur bractwa. Dobra, to chyba tyle. What the fuck? Wow. Normalnie wybuchło jak mini atomówka. A czekajcie, czy ja mogę... Aha, dobra. Ta koszula i spodnie. To jest na całość. Szkoda, że tego nie mogę tak jak kombinezon nieść pod spodem. No dobrze. W każdym razie jakoś poradziliśmy tu sobie. No i z Paladynem możemy pogadać. We appreciate the assistance, civilian, but what's your business here? I'm just trying to survive out here. Like everyone else. The way you charged in and engaged those ferals, I find that a bit difficult to believe. Are you from a local settlement? Do all these questions really matter? After all, I helped you fight those ferals. This would be much easier for both of us if you'd cooperate. Now, where are you from? I'm from Vault 111. You're a vault dweller? Most people wouldn't admit to such a thing. I appreciate your honesty. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. I want to help, but I don't like the secrecy. Who are Kim you? Jesteście? Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over Brotherhood there of Steel. Halen and Knight Reese. We're on recon duty. But I'm down a man and our supplies are running low. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may... Proceed, Halen. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is ArcJet Systems, and it contains the technology we need. The deep range transmitter. ArcJet System. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel? Who are the Brotherhood of Steel? Our order seeks to understand the nature of technology, its power, its meaning to us as humans, and we fight to secure that power from those who would abuse it. How did mankind abuse technology? Before the Great War, science and technology became more of a burden than a benefit. The atom bomb. Ja bym chętnie wczytał grę i zobaczył, jak mogę się potargować z nimi, nie? Technological advancement had wrought. We're here to make sure that never happens again. Your cause seems noble. I'm pleased that you agree. There are very few outside the Brotherhood who appreciate the gravity of the situation we're facing as a species. So, what do you say? Faza mi się kończy. Will you help us? No time to waste. Let's get moving. Outstanding. Okej. Dobra. Tylko wiecie co? Tutaj już będziemy kończyć ten odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobało. Spotkaliśmy przedstawicieli Bractwa Stali. Nieźle. Także będzie się działo. No i dobrze, że tego ArcJeta oczyściliśmy, także teraz powinniśmy mieć już o wiele łatwiejszą robotę. Wsparcie ogniowe ukończone.
Będzie level? No prawie, niewiele brakuje. Dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!